my wszyscy doskonale wiemy, że to nie sprzęt i nie wtyczki robią doskonałą muzykę, tylko pomysł, aranżacja, wykonanie, ale wciąż wielu ma ciągoty do klasycznych, owianych sławą, legendarnych klocków. Ceny sprawnych oryginałów są jednak tak absurdalnie wysokie, że dziś zakup takiego na przykład NIF 33609 z lat 70. nikt takiego zakupu nie bierze poważnie pod uwagę, poza tymi, dla których cena i zdrowy rozsądek nie są rzeczami wartymi uwagi. Zaś wszyscy, którzy wierzą w to, iż jeśli coś mogło być wyprodukowane przez jedną firmę, to podobne może być robione także przez inną, naprawdę mają z czego wybierać. Elektronika to sztuka układania kompletnych układów z powszechnie dostępnych elementów. Nie stosuje się w niej proszku z rogu nosorożca, krwi młodego Yeti czy suszonych skrzydeł niebieskich nietoperzy, potrafiących śpiewać księżycową nocą w języku mandaryńskim. Prawda jest bardziej przyziemna niż ziemniaki. Konstruktor siada z księgowym przy Excelu i tak długo kombinują, aż wyjdzie im coś, z czego obaj będą zadowoleni. Tomasz Wróblewski, 0db.pl. Tutaj co tydzień znajdziesz nowe testy, prezentacje, porady, wszystko z zakresu technologii produkcji muzycznej i pro audio. Zapraszam. HA609A w wielu aspektach przypomina NIF 33609, już bez dociekania, którą jego wersję, ale na pewno jedną z tych, które powstawały i wciąż powstają jako AMS NIF, wyłącznie w oparciu o elementy dyskretne, czyli bez układów operacyjnych. Są tu jedynie diody, tranzystory, kondensatory, rezystory, no i oczywiście transformatory, w tym wypadku Carnhill, po 3 na każdym z dwóch torów sygnałowych, tak jak w oryginale. Wszystkie inne elementy montowane są powierzchniowo, a nie w sposób przewlekany, co oznacza, że tutaj akurat wygrał księgowy. Ale nie lękajmy się, to są dobre podzespoły. Tyle tylko, że takie malutkie i montowane przez maszynę, a nie człowieka. Zasilacz jest zewnętrzny, bo tak było najlepiej i najbardziej rozsądnie. Ale co w urządzeniu tej klasy robi takie gniazdko zasilania i taka wtyczka? Nie wiem, ktoś coś przespał, zapomniał, coś mu się pokręciło. A propos skręcenia, wszystkie manipulatory zapewniają powtarzalność ustawień. Przełączniki, bo taka jest już ich natura, a potencjometry, bo każdy z nich ma 41 pozycji stabilnych, które w miarę dokładnie pokrywają się z kropkami skali, dając dwa skoki na działkę. Każdy tor sygnałowy składa się z kompresora oraz limitera. Oba mają niezależne od siebie przyciski ominięcia i to jest bardzo istotne, bo możemy chcieć na przykład użyć wyłącznie kompresji lub wyłącznie ograniczania, a nie obu naraz, jak to bywa w niektórych podobnych rozwiązaniach. Cały tor, czyli zarówno kompresor, jak i limiter, można też ominąć globalnym przyciskiem bypass, a wszystko to sterowane przekaźnikowo, żeby nie było stuków i żeby było bezawaryjnie. Gdy sygnał nie omija danego kanału, czyli jest on aktywny, podświetlany jest przypisany do niego wskaźnik głębokości tłumienia. Jest on wspólny dla kompresora i limitera, zatem do końca nie wiemy, który ile tłumi, ale za to widzimy, jakie jest ich tłumienie sumaryczne. Wciąż nie mogę się nadziwić, dlaczego zarówno w 33069, jak i tutaj wskaźniki nie są ani jeden obok drugiego, ani jeden nad drugim, tylko po skosie. Niemniej tak już się przyjęło i nikt nie zadaje takich głupich pytań. Najważniejszymi elementami urządzenia są kompresory, w których tłumienie oparte jest na mostku diodowym. Jak już wspominałem w moim teście sukcesora tego samego producenta, to rozwiązanie niełatwe w realizacji i trzeba się naprawdę mocno napracować, żeby to wszystko działało tak, jak tego oczekujemy. Tego typu kompresja ma jednak wyjątkowy charakter brzmieniowy, a ta znajdująca się w HA609A jest tego doskonałym przykładem.
Mamy tu zwyczajową regulację progu zadziałania, głębokości kompresji, czasów powrotu z dwiema opcjami automatycznymi oraz kompensację wzmocnienia po tłumieniu. Próg zadziałania limitera zaczyna się od 0 dB, więc samym suchym sygnałem prosto z wejścia nie zawsze będziemy mogli go zmusić do zadziałania. Zrobimy to jednak korzystając z regulacji Gain Makeup. Włączamy kompresor, ustawiamy najwyższą wartość threshold, aby nie działał, i teraz gałkami Makeup zwiększamy poziom tak, by wskaźniki pokazywały zadziałanie limitera. Wciśnięcie Attack Fast skraca czas ataku, jednocześnie wpływając na poziom zniekształceń. Nie jest to limiter z gatunku przejrzystych brzmieniowo. Mocno zabarwia dźwięk i wprowadza sporo zniekształceń, i za to go wszyscy kochają. Trzeba też wspomnieć, że na wyjściu pracuje transformatorowy układ w klasie A, wzorowany na wzmacniaczu liniowym NIF 1073. I wszystko to tworzy razem kwintesencję mocnego, analogowego brzmienia, w którym nie ma litości dla niuansów. A teraz przyjrzymy się pracy kompresora. Mamy taki bęben bardzo mocny, głęboki. Na początku doprowadzimy go do płaczu, obniżając próg kompresji i zwiększając wartość ratio. Tu słychać, że kompresor pracuje w warunkach wręcz ekstremalnych, dlatego ustawienie ratio 6:1 jest zdecydowanie za duże. Proszę zwrócić uwagę, jak się zachowują wskaźniki powrotu. W tym momencie mamy czas powrotu 100 milisekund. Zwiększymy go do 400, bo tempo tego utworu na to pozwala. Chodzi o to, aby wskazówka zdążyła wrócić do pozycji zerowej przed kolejnym bitem. Kompensujemy spadek głośności wywołany kompresją. Tak, aby zachować cały czas tę samą głośność odczuwalną. I teraz zaktywujemy funkcję Attack Fast, a w zasadzie Fast Attack, która sprawi, że początki dźwięku zostaną spłaszczone, czyli kompresor bardzo szybko zareaguje na dźwięk. Będzie to lepiej słychać przy wyższym ustawieniu ratio. Wydłużymy jeszcze czas release. I w takiej właśnie sytuacji, kiedy czas release jest dłuższy niż odległość pomiędzy poszczególnymi bitami, kompresor wyraźnie pozostaje w permanentnym tłumieniu, ponieważ wskazówka nie zdąży wrócić do swojej pozycji zerowej. Zobaczmy, jak się sprawdzają automatyczne czasy. Na ten moment wyłączymy szybki atak. Każdym razem kompensujemy wzmocnienie, aby sygnał bez kompresora miał taką samą głośność odczuwalną jak z kompresją.
Tym przyciskiem aktywujemy równoległe sterowanie pracą kompresorów, co nie zmienia faktu, że za każdym razem musimy oczywiście regulować ręcznie te ustawienia. Na ogół w takim trybie zawężaniu ulega stereofonia. Więc jeżeli w naszej aranżacji kanały nie są idealnie tożsame, lepiej tę funkcję wyłączyć. I drugi czas automatyczny powrotu. No to wyraźnie widać, że jest to bardzo długi czas, raczej nie przystosowany do tego typu ustawień. Ustawimy 400. Ale jeżeli chcemy naprawdę z tego kompresora wycisnąć wszystkie soki, to threshold na minimum, ratio na maksimum, czasy powrotu jak najkrótsze. Czasy ataków też w zasadzie mogą być na zero. I to jest idealny materiał do tego, żeby go poddać obróbce równoległej poprzez domiksowanie oryginalnego, nieprzetworzonego dynamiką śladu. Jedną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę w przypadku takich kompresorów jest i tak głębokiej pracy jak w tym momencie jest to, jak zachowuje się czas powrotu, to znaczy jaki charakter ma wybrzmiewanie w takich uderzeniach jak w tym wypadku. Wyższej klasy kompresory charakteryzują się właśnie bardzo miękkim, takim gładkim czasem powrotu. Wydłużmy go, żeby go lepiej usłyszeć. No, pięknie, bardzo ładnie wybrzmiewa, bardzo równomiernie. Dodajmy mu troszkę basu, takiego głębokiego. I od razu słychać, jak całość oklapła, ponieważ energia zawarta w basie jest na tyle duża, że kompresor praktycznie pozostaje w stanie permanentnego tłumienia, więc oczywiście trzeba to skorygować poprzez ustawienie ratio na bardziej takie logiczne 3:1 progu kompresji, tak żeby tłumienie nie przekraczało powiedzmy tam 5-6 dB. Świetnie brzmiący kompresor. Uff, kawał solidnego sprzętu. Jest moc, jest energia, są wszystkie zdrowe zniekształcenia i pełna kontrola nad tym, co robimy. Czasy powrotu są gładziutkie i apetyczne, a atak nie strzela jak z bicza, tylko daje tyle wolności, ile potrzeba na zaznaczenie transientów. Idealny kompresor do pracy równoległej na ścieżkach stereo, grupach, sumie, a nawet podczas masteringu. Jak było słychać, dźwięk jest nieco przybrudzony, taki rock'n'rollowy i agresywny. Takie rzeczy niezwykle trudno jest uzyskać wtyczkami. Brakuje mi regulacji wet-dry oraz choćby symbolicznego filtru górnoprzepustowego pozwalającego osłabić dominację basów, choć zarówno kompresor jak i limiter i tak zachowują wyjątkową przytomność w kontekście równowagi pasma. Wspaniale słychać różny charakter ustawień ratio. W niektórych kompresorach działa to mdło i jakoś tak delikatnie, a tu wyraźnie pojawia się rozróżnienie pomiędzy 3:1, 4:1, a 6:1. To zupełnie inne twarze kompresji. Wszystko przyjmuje inny kształt soniczny. Brak precyzyjnej regulacji czasu ataku wyraźnie wskazuje na grupowe zastosowanie procesora, który powinien działać w permanentnym, subtelnym tłumieniu, by w ten sposób nakreślić swoją obwiednię głośności.
Mam wrażenie, że to sprzęt do muzyki, w której jest dużo hałasu i ogólnie wszystkiego dużo, takiej gitarowej, nasyconej, gdzie to wszystko trzeba jakoś sensownie poskromić, nie odbierając temu czemuś duszy. Cena kompresora, choć nie mała, nie wstrzymuje dopływu krwi do mózgu tym, którzy mają świadomość wartości studyjnego sprzętu wysokiej klasy. Chyba nie muszę dodawać, że NIF 33609 jest dwukrotnie droższy. Czy porównałem HA609A z wtyczką 33609? Tak, porównałem. Posłuchajcie. Wtyczka ma tę przewagę, że ma regulowany filtr HPF, regulację wet-dry, można ją użyć w więcej niż jednym egzemplarzu naraz i jest znacząco tańsza. Ma też wadę. Nie jest fizycznym sprzętem. A różnice w brzmieniu? Przy tej różnicy w cenie można je różnie interpretować, a ja nie zamierzam wsadzać kija w mrowisko. W każdym razie trzymajcie się z Radecybeli.pl